Ej, ludzie, bo jest tak, że przeszedłem drugi epizod. Moi drodzy, to się stało, nie? To się stało. Jestem z siebie generalnie bardzo, bardzo dumny. No i ciekawe, bardzo ciekawe, że Platform Dog, że przeszedłem Platform Doga. To znaczy przeszedłem, drugi epizod przeszedłem. Dźwięku z tego, z gry. To chwila. To gramy! Bup! Powinien być jakiś wybuch. Teraz oddaj miski! Przejdź na niego. Czy oddam, czy nie? Zrobiłeś syzyfową pracę. Jak to? Wróć do domu, to się dowiesz. Zginął. Selpie zginął! O! Zapisz. Panie twórco! Oż ty! To takie buty widzę! Maksymalne skupienie, tak? To nie to. Woohoo! Trzeba kurde mieć precyzję do tego. Infinity. Czyli twórco tej głupiej, to znaczy fajnej gry. Bo ktoś kurde jemu powiedział, że ja na live powiedziałem, że ta gra jest głupia. Ta gra jest fajna, ale byłem tak wkurzony, że nie wiedziałem co mówię, więc sorry, stary. Ja! Coś czuję, że to będzie na live'a. Ło! Ale zrypałem. Ja się tam bałem, bo tam mogą być klocki, które opadają. Ale dobrze jest. Nie wiem co mnie czeka potem, bo Infinity mi powiedział, że trzeci epizod będzie posrany pod tym względem, że trzeci epizod to jest naprawdę hardcore, jeżeli chodzi o przejście tego w ogóle jakkolwiek. Ja po tym odcinku dam wam link do opisu, nie martwcie się. Po drugim odcinku w ogóle dałem? Nie pamiętam. Wiecie co, bo ja się boję, że ja te etapy będę przechodził kurde po pół godziny. Teraz zrobimy także jeden etap, jeden odcinek. O ile to jest podzielone teraz na etapy. Ale jeżeli chodzi o Platform Doga, to Infinity zrobił bardzo dobrą robotę, bardzo dobrą. Tego nie mogę mu odebrać. Gdyby ta gra była na sprzedaż, gdyby to wydał na Steama i by za to dał, nie wiem, no może nie grube pieniądze, bo przesadziłbym trochę. Ale na przykład, nie wiem, jakieś... Jakieś... Powiedzmy 5 euro, nie?
To jest 20 zł. Niecałe. Czy tam ponad. No to wiecie, no to... Kurde, on by się za to fortuny dorobił za platform do gier, jakby to wydał na Steamie jeszcze za jakieś 5 euro. No ta gra naprawdę zasługuje na sprzedaż na Steamie. To mówię ja! A nie sam twórca. Super, ja mam 8 minut materiału, a dalej nie potrafię tego przejść. Nie chciałem już nagrywać, jak przechodzę tego bossa, ale kurczę, za trzecim razem mi się udało po wróceniu ze sklepu. Naprawdę jestem dumny z samego siebie. Ja nie wiem, co tam dalej będzie. Się śmiałem, nie? Bo tam... My wysypki FPS-ów mieliśmy. Tam troszeczkę spoilera doznałem właśnie odnośnie tego trzeciego epizodu. Gadałem z Infinity właśnie na Skype'ie, co tam będzie, i właśnie pokazywał mi początek tego trzeciego epizodu, ten pierwszy etap. Ja mówię, kuźwa, ja mam to przechodzić, nie? Mówi tak. Dzięki, stary. Doceniam twoją arogancję, ty nędzny pyszałku. Aj! Wy się nie śmiejcie. To jest trudne. Dobrze, że mam tyle miejsca na dysku, że mogę nagrywać dowoli. Ale mówię, ja chyba z tego live'a potem zrobię. Ja miałem od tego Platform Doga jakieś 2 tygodnie przerwy. Ale aż cud, że ja tego bossa przeszedłem. Nie wiem, co będzie... Chyba będziemy z tym walczyli znowu. Z tym pierwszym bossem, co był po pierwszym epizodzie, bo Serp nie zginął. To go nie będzie. To z tym będziemy walczyć z... Jak on miał? Leseip? Czy... Nie wiem, jakoś tak, nie, jakoś tak miał, nie? No i go pokonamy i będziemy najlepsi. Ciekaw jestem, czy ktoś w ogóle przeżył całą grę do końca. No Marcel Gaming. Z tego co wiem, to za 5. razem przeszedł bossa po 2. epizodzie, więc szacun dla niego, a ja po 2 tygodniach przeszedłem. Ale przeszedłem, ja mówiłem, tego nie da się przejść w ogóle. Jak tak poklikacie dużo, to przejdziecie ze spokojem. Trzeba naprawdę dużo klikać, ale czasami wy mówicie, wy pewno powiecie, no bo tutaj rąk brakuje do tego. Faktycznie, rąk brakuje do tego, ale jak tak dużo poklikacie, pokminicie, jak to zrobić i w ogóle, to będziecie już mieli odpowiedź na wszystko, przejdziecie to z palcem w nosie. Będę musiał... Jakoś w dobrym momencie tam skoczyć, i to w bardzo dobrym. Żeby to jechało akurat w górę. Było blisko! W ogóle w lutym kolejny kawałek będzie. Tak, wiem, mówiłem, telefony ostatnim kawałkiem promującym od życia aż do śmierci, ale mówię, a jeszcze wydam jeden i tylko teraz kurczę nie wiem który, czy nowy rozdział, czy one tu są, bo naprawdę te dwie piosenki to mogą być, nie? Aha, nie wiem czy wiecie, ale do tych bitów właśnie z platform... Super! Do tych bitów właśnie z Platform Doga będą też piosenki. Może właśnie o tematyce Platform Doga, a może nie. Ten utwór z tego co wiem to chyba są skrzypce, czy jakoś tak?
ale ja dodam do tego inny tytuł. Jedna piosenka na pewno będzie o Platform Dogu, właśnie z tych bitów, o ten, mów. O Platform Dogu, właśnie. Piosenka o Platform Dogu. Piosenka o Platform Dogu będzie z jednym na bicie, na jednym z bitów Infinity, które są właśnie pod Platform Doga. Infinity je sam robił, bo wiem, słyszałem i widziałem. Tak blisko, tak blisko jak ja. Nie ma ciebie nikt tak blisko. Ej, a najlepsze jest to, że moja była klasa jedzie do Międzyzdroi, czyli znowu nad morze jadą. Nie? I w dodatku jeszcze do Szczecina. Hihihi. To pamiętaj, Sandra. Napisz mi, czy jesteście na wałach Chrobrego, to przyjdę i pośmiejemy się razem i pojadę z wami specjalnie na nocleg. Hihihi. A hihihi. Sandra mnie przetrzyma. Marzenia. Ale powiem tak wam szczerze, że tak troszeczkę szkoda, że się wyprowadziłem, bo naprawdę fajnie było w Krobi. Teraz jak tak jestem tutaj w Szczecinie, to właśnie tak mówię, a fajnie w Krobi było. Było lepiej. Było lepiej, było ciekawiej i była większa belka, bo pan pewien troll tutaj działał. Odnośnie tej Krobi i tej całej paplaniny z tym Szczecinem, nie? To ja to mówiłem na serio. Ja do Krobi bym chciał wrócić, nie? I szczerze mówiąc, wróciłbym nawet w tym roku we wakacje jakoś. Znalazłbym sobie tam normalną dziewczynę. Wydymałbym ją, a potem bym spierdolił. Bym nie płacił alimentów za dziecko. Nie, nie. Teraz wszyscy powiedzą, o, ruchać w ogóle, nie? Chciałbym ruchać Weronikę, ale się nie udało. Nie wiem, dobra, dobra. Ja tak serio to, nie no, normalną dziewczynę bym chciał znaleźć, nie awanturniczkę, normalna spoko laska by musiała być. Czyli wszystko uknuli. Jeszcze wnioskując po tym, co nam Serpie powiedział, żebyśmy wrócili do domu i mamy sami sprawdzić. Czyli że wszystkich zostali zabici. Wszyscy zostali zabici przez tego pierwszego bossa, nie pamiętam jak on miał na imię, jakoś na Lesejp, jakoś tak, chyba. Ale dobra, nieważne. Wnioskując po tym, teraz kurde będę anegdoty robił na temat Platform Doga, nie? Zamiast przejmować się grom. To wnioskując po tym, że to co nam Selpie powiedział, czyli mamy wrócić do domu i w ogóle, to znaczy, że wszyscy zostali zabici albo porwani przez tego pierwszego bossa. I że tak naprawdę Lesejp, czyli ten pierwszy boss, nie nas tak naprawdę nie przeprosił. Mam tak rozumieć. Nie wiem, ja może jeszcze nagram do tego teorię jakąś po przejściu Platform Doga, ale to wiecie co, moje teorie będą mi... O nie, 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 nie. Jak inni nagrywali teorię ze FNAF-a, to ja będę nagrywał teorię z Platform Doga. Tak, ta fabuła to nie jest taka porypana jak we FNAF-ie oczywiście, nie? Ale na pewno też są gdzieś ukryte jakieś sekrety albo coś. Sekrety, tfu. Jakieś, no sekrety, tak, tak, dobrze mówiłem. Jakieś sekrety w fabule, coś ukrytego w fabule może być, jakiś easter egg. Wszystko się znajdzie.
Jezu! Kurde! Nie. Z takim psycholem to żadna by nie chciała być. Kurde, co ja tak z tymi laskami? Piosenka pod tytułem Chcę mieć dziewczynę. Ponad 800 wyświetleń. Jakbym się śmiał, jakbym zrobił kiedyś re-upload tego. Jak to szło? Chcę mieć dziewczynę, ty wredny sukinsynie. Nie wiem, nie pamiętam. Bardziej pamiętam leniwe świnie, bo... Kurczę, dalej z tego mamy bekę z Infinity. Jak tak o tym mówię, to bym chciał nagrać Niko ogląda leniwe świnie 2. Jak mnie namówicie do tego, to sobie obejrzę. A jak nie, to nagram leniwe świnie 3. Tylko ktoś by musiał być na ficie, taki... Nie! 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 No tak! Kurde! God fucking bitch, damn it! Było tak blisko! Nie, no, nie, 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 nie! Jak będę miał 5 minut materiału, to mnie proszę nie bić. Bym się śmiał, jakby dało się na to skoczyć i by to by się dało pokonać, jak w Mario. Też tak było, że na przeciwnika mogłeś, niektórych przeciwników mogłeś skoczyć i ten. Po co ja ludziom to mówię, skoro kurde każdy grał w Mario. Oprócz mnie. No, na pewno znacie, większość zna mechanikę Maria i wie co się robiło na przeciwnikach. Wie co się robiło na przeciwnikach. Top 5 najbardziej wkurzających etapów w Platform Dogu. To będzie kurde ten. Ja wam mówię, jak będzie 8 minut odcinka, to naprawdę proszę na mnie nie krzyczeć. Po czym twórca gry będzie się śmiał, no, ale ty kurde jesteś cieniaz, nie? Przechodziłeś jeden etap w ciągu 40 minut. W sumie mam tyle tego miejsca na dysku, że mogę. Całe 800 giga do wykorzystania, więc spoko. Nie no, fuck! Jak? Are you fucking bitch, motherfucker? Motherfucking. This motherfucking game? Fuck you. Chuj, że kurde, zdejmą mi monetyzację. Najwyżej to wytnę. Ty, no nie wierzę! Dzięki. Doigrałem się. To se na przechodziłem. Super. This motherfucking game. This kurwa motherfucking twórca. This twórca, this game.
twórca this game is chujowy madafaka. Platform Dog to już nie jest to już nie jest miła, przyjemna gierka. To jest kurwa horror. Jest gorszy niż FNAF. Ha, ha, ha. Śmieszne. Filmiki w internecie. Lol. Przecież już wyskakiwałem! Co by na to, żebym zrobił taki powrót do GTA San Andreas? Co? Jeden etap, jeden odcinek, mam to w dupie. A mówiłem, jeden epizod, jeden odcinek, nie? Nie! Tego nie da się na 3 odcinki! Ja już mam i tak nagranych 4. Jest! Zapisz. 48 minut. Zobaczę, co to tylko jest. Nie, jeżeli to będzie kolejny etap, to mi dziękuję. A, to jest to. Dobra. To macie jak w tym. We Funhouse. Czytaj. To macie jak we Funhouse w FNAF World. W wiecie, nie? To wiecie, w ClickTeamie możecie tak zrobić. Jak będziecie grę kiedykolwiek robić. Może nie dla mnie, ale nie wiem, dla kogoś tam, nie? No dobra, jeden etap, jeden odcinek. O! Tego czy napierdzielają, już więcej w nic nie gram dzisiaj. Już więcej w Platform Doga dzisiaj nie gram, nie, nie, nie. Nie na moje nerwy. Dobra. Moi drodzy. Moi drodzy. Co ja mogę wam powiedzieć? Dobra. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba. Skomentujcie. Udostępnijcie. Gdziekolwiek kurczę chcecie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Nigdy więcej. A to jest dopiero początek. Cześć.